W roku jubileuszu 50-lecia Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego imienia Wagów odbyło się wyjątkowe spotkanie poświęcone Teodorowi Wadze, jednemu z wybitnych przedstawicieli zakonu PR-ów. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe imienia Wagów w Łomży w roku 2024 od 4 września rozpoczęło obchody swojego 50-lecia i w ramach tego 50-lecia będziemy teraz zapraszać i spotykać się z rozmaitymi osobami, które mają coś ciekawego do powiedzenia. Akurat zdarzyło się nam tak, że dzisiaj gościliśmy pana doktora Waldemara Niklińskiego wraz z żoną Barbarą Niklińską. Państwo są oboje z wykształcenia lekarzami, naukowcami. Na stałe przebywają w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, ale z takiego właściwie powołania są też pasjonatami historii regionalnej i zbieraczami rozmaitych pamiątek, takich związanych z historią ziemi łomżyńskiej. Dysponując takimi materiałami, takimi zasobami, są też gotowi do tego, żeby je popularyzować, żeby nie trzymać ich gdzieś tam zamkniętych w swoim domowym archiwum, ale żeby one widziały światło dzienne, żeby przede wszystkim jakoś świadczyły o historii regionu łomżyńskiego, ziemi wińskiej i Szczuczyna, z którego państwo pochodzą. I właśnie na dzisiejszym spotkaniu pan dr Nikliński przybliżył postać Teodora Wagi jako uczonego, zapomnianego, takiego mniej znanego, jeśli chodzi o przedstawicieli tego znakomitego rodu. Gościliśmy też panów reprezentantów Bractwa Kurkowego z Polski. Pan Nikliński jest z kolei właśnie założycielem Bractwa Kurkowego w Chicago i tutaj stąd strój taki niezwykły pana Niklińskiego, a więc widać, że to jest człowiek wielu pasji, wielkiego zaangażowania i przede wszystkim pewnej konsekwencji w działaniu. No co jest dla nas wielką dumą, bo jako członek Towarzystwa Naukowego myślę, że świetnie świadczy o tych osobach, które w skład naszego towarzystwa z 50-letnią już historią wchodzą. Waldemar Nikliński, lekarz i pasjonat historii, przybliżył zebranym sylwetkę tej ważnej postaci polskiego oświecenia. Podczas spotkania Nikliński w sposób przystępny i fascynujący opowiadał o życiu, działalności oraz dobytku naukowym Teodora Wagi. Szymon Waga pierwsze kroki w swojej karierze rozpoczął w Kolegium PR-ów w Szczuczynie. Jest to, można powiedzieć, jeden z najsłynniejszych uczniów czy protegowanych Stanisława Konarskiego. Już w wieku 15 lat wstąpił do PR-ów. Mnie wydaje się, że on wstąpił do Szczuczyny, ale nie mam na to gruntownych dokumentów. To jest jego historia edukacji. Kolegium PR-skie, Zakon PR-ów, później Szkoły PR-skie w Podolińcu, Rzeszowie, Międzyrzeczu Koreckim, a później wyjechał na studia teologiczne za granicę. Przy czym studia w owym czasie to wyglądały inaczej, się nie zapisywało, się chodziło, jesteśmy w Padwie, to prosimy o pozwolenie uczestniczenia w wykładach, więc on, były to nieformalne studia, a niemniej jednak pan Teodor Waga widział świat, znał świat, nawet z hrabią, młodym hrabią Krasickim podróżował we Włoszech, Francji i Anglii. Jak wykształcony był to człowiek, świadczy fakt, że poza polskim, łaciną i greką znał francuski, angielski i do tego stopnia, że później tłumaczył książki, to państwu pokażę. Jego kariera nauczycielska zaczęła się od nauczyciela składni i gramatyki w Collegium Nobilium, szkole dla wybranych stworzonej w Warszawie przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Później był nauczycielem w Radomiu, w Podolińcu i już po tych swoich studiach i podróżach wrócił jako profesor Collegium Nobilium, czyli jedna z ważniejszych funkcji i osiągnięć w karierze nauczyciela, profesora i historyka. Wykładał retorykę, politykę i prawo jako cywilne. Następnie. Biograf ksiądz Dmowski pisał: sprawował Waga przez lat kilkanaście urząd nauczyciela z pożytkiem uczniów, z zaletą dowcipu swego, z okazaniem obszernych, które posiadał wiadomości. Obcowanie z nim było przyjemne dla anegdotów i powieści, którym swoje mowę swoje zaprawiać umiał. Był wreszcie Waga z liczby tych uczonych ludzi,
którzy na sławę więcej przez światło, edukację i udzielanie innym z nauk swoich pomocy niż przez wielkie okazałe pisma zasługują. Czyli widzicie Państwo, w owym czasie był to jeden z największych nauczycieli polskich. Podczas wykładu Waldemar Nikliński zwrócił szczególną uwagę na dorobek naukowy Wagi. Jego prace, takie jak Historia Książąt i Królów Polskich, krótko zebrana, czy Wyciąg z geografii Polski, cieszyły się ogromną popularnością i były wielokrotnie wznawiane. Dzieło Historia Książąt i Królów Polskich doczekało się aż 23 wydań, co świadczy o jego ponadczasowej wartości jako podręcznika historii. To właśnie dzięki takim publikacjom Waga zasłużył sobie na miano jednego z najważniejszych pedagogów swojego czasu. Był to PR, jeden z najbardziej wykształconych i bardziej znanych PR-ów. Po Konarskim, jeden następny w kolejce, ale czym on się zasłużył? Przede wszystkim napisał pierwszą historię Polski dla ludu, czyli ludu czytającego, szlachty, mieszczan, którzy mogli pisać. Proszę sobie wyobrazić, że ta historia była wydawana przez 100 lat. Może tylko Level może się pochwalić czymś takim. A historia królów i książąt polskich Teodora Wagi, pierwsze wydanie w Supraśle w 1767, a ostatnie, 23 wydania, ostatnie w roku 1863. Więc 100 lat historii podręcznika, który został wydawany. Lelewel bardzo szanował Teodora Wagę i kilkakrotnie robił modyfikacje, zmieniał język, bo sobie proszę sobie wyobrazić, nawet język i pisownia przez 100 lat zmieniła się, więc Lelewel to uaktualniał, a na koniec napisał dodatek do historii Teodora Wagi opisujące dzieje króla Stanisława Augusta. Podsumowując swoje wystąpienie, Waldemar Nikliński podkreślił, że Teodor Waga to postać, której działalność wywarła ogromny wpływ na rozwój polskiej edukacji i prawa. Jego prace mimo upływu lat wciąż pozostają cennym źródłem wiedzy o polskiej historii i systemie prawnym. Nikliński zwrócił uwagę, że dorobek Wagi zasługuje na szerokie upamiętnienie, a organizowane przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe imienia Wagów jubileuszowe spotkania są doskonałą okazją do przypominania o jego dokonaniach.